Dzień dobry, witam. Ojej. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Jesteśmy jeszcze w domu, ale za chwilkę wychodzimy, ponieważ jadę odprowadzić Ewę, sprawdzić jej płyny, dopompować jej opony, bo Ewa dzisiaj wyjeżdża do Gosi, do Kielc. Jedzie tam na jeden dzień, żeby się spotkać z Gosią, z jej dziećmi. Ja zostaję w domu, ponieważ ja dzisiaj nagrałam vloga, widzę się dzisiaj z chłopakami, będziemy dzisiaj robić fajne rzeczy. Już pewnie wiecie po tytule, co się będzie dziać, ale będzie naprawdę ciekawie. Słoneczko świeci. No jest naprawdę pięknie. Jestem spuchnięty, jak zawsze, jak stoję rano. Ten poranek nie może należeć do innych niż każdy poprzedni. Więc tak, przed tym oczywiście jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Uśmiechajmy się nawet z rana, kiedy się nie wyspaliśmy, aby dzień był lepszy po prostu i żebyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi, pełni optymizmu, pełni nadziei. Mysza, a ty się nie wyspałeś? Trochę się nie wyspałem. No co ty? No. Dobra, Jura. Dobra. Tak jest. Słuchałeś tej piosenki? Co? Jak słuchałeś wszystkich? No. Jozin, Zbazin. Co to taka leciała, w sumie czeska. Jozin, Zbazin. Stary jak cholera. Dobra, jadę Ewie napompować opony, sprawdzić jej wszystkie płyny, ponieważ jedzie naszym miniaczem. I tak. A później nagrywałem bardzo, bardzo fajny film. Znaczy drugą część tego filmu z chłopakami, więc będzie naprawdę ciekawie. Oczekujcie, pośmiejecie się, pobawicie się, byliście zadowoleni, więc czego chcieć więcej? Otóż tak. Ten oczywiście się drze od samego rana. Ja tylko moja kurtka na podłodze. Dostał jedzenie, dostał wszystko i tak się drze. Weźmiesz muszką i tą siatkę. Dawno nie jechałem z Ewą i teraz mówię, uważaj, uważaj. Boże jedyny, tak. Matko najjedyńsza. Dawno ze mną nie jeździłem, po prostu jak ona jeździ teraz, to ja mówię, Jezu, tak szybko, 60 godzina, a Ewa mówi, dobrze, że sam ze sobą nie jeździsz. Poproszę na podwójnym espresso flat white. Flat white jest na podwójnym espresso. Tak? No i pojechała moja narzeczona, słuchajcie. Zostałem sam na kilka godzin. Fajnie jest czasami pobyć samemu i sobie spędzić czas sam ze sobą, można się troszeczkę wyciszyć, pochillować, poskupiać się na tym, co się dzieje wokół ciebie, co się dzieje w tobie. Więc to jest naprawdę duży plus, tak spędzić sobie czas samemu ze sobą, naprawdę. Jedziemy do domciu, bo za chwilkę będę jeść śniadanie, a potem jadę się spotkać z chłopakami. Oh yeah, yeah. Oh yeah, aha. Mamy dzisiaj bardzo fajny odcinek, w którym będziemy się po prostu trochę bawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale będzie naprawdę fajnie. Trzeba sobie jakoś urozmaicać życie, prawda? Co z tego, że mam 28 lat? Ja też się lubię pobawić, jak dziecko małe trochę. Ale będzie fajnie. Cieszę się, bo też dawno nie nagrywałem z chłopakami, więc to jest dla mnie też piękna chwila, że razem ekipą nagrywamy, a jeszcze dzisiaj jest tak cudowna pogoda. Podgoliłem brudkę i lecimy do Luki i do Michaela. Nie wiem, czy Adrian z nami jedzie, ale słuchajcie, już wam mogę śmiało powiedzieć, co się będzie dziać. Dziać się będzie to, że ostatnio przychodząc przy Warsaw Sneaker Store, chyba, jak dobrze pamiętam nazwę tego sklepu, koło Chmielnej w Warszawie, zobaczyłem, że tam jest automat na buty, że można zgarnąć Easy, że jest pełno fajnych bucików, które można zgarnąć w takiej maszynie, jak są maszyny, gdzie można wygrać, nie wiem, jakieś takie iPhone'y i inne rzeczy, to tutaj można wygrać buty. Dość ciekawa opcja. Ewa wyjechała, więc ja biorę chłopaków i działamy. I może nam się uda zgarnąć jakieś buty. Mamy na to budżet 400 zł. Zabawa dorosłych facetów. Nie chciałbym tego wszystkiego przerąbać, bo szkoda mi tego hajsu, ale mam nadzieję, że to będzie dobra inwestycja i że wygramy te buciki. Z tego co wiem, w takich właśnie automatach jest co ileś gier można wygrać takie buty, więc zobaczymy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć buty. Nie wiem, ile kosztuje jedna gra, ale to wszystko wam powiem już na miejscu. Duże dzieciaki dzisiaj będą grać o buty. Ciekaw jestem. Szkoda mi jest trochę wydać na przykład na buty 1200 zł. Bo no jednak to jest dużo. A bardzo mi się podobają Easy, więc jeśli jest opcja je wygrać, to spróbujemy je wygrać z mniejszym nakładem finansowym. Wiem, że tam jest co ileś gier właśnie tam można coś wygrać, więc mam nadzieję, że trafimy na taki dzień, że ileś tam osób już zagrało i teraz będzie kolej nasza. Okej, zadzwoniłem tam jeszcze na miejsce, zapytać się, czy jest jakaś opcja rozmienienia pieniędzy, bo wiecie, no gra kosztuje 5 zł, ciężko jest rozmienić chyba tyle pieniędzy na piąteczki. No zobaczymy, czy gdzieś znajdziemy i będziemy najwyżej rozmieniać na bieżąco. Mam 40 zł jeszcze w gotówce, więc... Albo najlepiej na jakąś myjkę podjechać, tam są zawsze do rozmieniania hajsu. O tak. Ciekawy odcinek przed nami, zapytałem się, czy możemy nagrać też film, żeby nie wbijać tak po prostu z kamerą i na chama nagrywać, więc stwierdziłem, że kulturalnie zapytam się co i jak i pozwolili, więc nie ma żadnego problemu. Hej! Panowie, słuchajcie, jest taka sytuacja, że najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie rozmienić 400 na piątki. Zapłaciłem w sklepie 100,
Pani mi dała dwójki. A to piątki tylko są. Tak, nie urządza mnie to. To trzeba po prostu powiedzieć pani. No trzeba będzie pójść rozmienić. Słuchajcie, mamy no 4 stówy prawie. Albo nawet więcej niż 4. Ile to jest gier? 800 gier? Jakie 800? No jak? No za dychę 80. masz 2. Za dychę masz 2, no. To za 100 masz 20. No to za 400 masz 80. 80 gier, no. A nie 800. Więc 80 gier. No zobaczymy, czy wygramy. Ty, zaraz ci się włączy twoja dusza hazardzisty i powiesz, ja muszę wygrać ten but. Ja dokupię. Ty powiesz na końcu, dobra, ja kupuję te buty. Może być więcej, muszę wygrać, mogę przepłacić. Bo z tego, co wiem, to w tym automatach jest tak, że co któryś wygrywa. Co na przykład setny wygrywa. Wiecie, o co chodzi? Że to nie jest tak, że to nie zależy od naszych skilli, tylko bardziej zależy od szczęścia. Ile osób grało przed nami. To jest taki, wiesz, jak na kurortach jakichś, nie? Masz taki ten, co tak przesuwa się jakby spycha. Nie, spycha. I trzeba trafić w dziurkę. Czyli coś, co najbardziej... Jeeeee! Więc zabawa będzie przednia, dokładnie. Brakowało mi tego słowa, dziękuję ci bardzo. Trzeba teraz ten hajs ogarnąć. Widzimy się już na miejscu w sklepie i wytłumaczę wam wszystko, co i jak i będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już bardzo blisko sklepu. Są ze mną Luka i Michael, oczywiście, tak jak było to zaplanowane. Teraz Adriana wykluczyliśmy z ekipy. Nie, tak, teraz Adrian przegiął pałę. Nie ma go. Skończył się. I jesteśmy właśnie tutaj przy Warsaw Sneaker Store. I tam jest właśnie ten automat w środku. Więc nie musimy marznąć, to jest na luzaczku. Automat z budzikami jest u was? Jest, okej, okay, super. Dobra, słuchajcie, mamy... Wydaje się to bardzo prosto. Więc podejść będzie co niewiara. Mi się te easy chyba najbardziej podobają. Ciśniemy w nie. Tak? Zobaczymy, jak stracimy, to stracimy. Jak wygramy, to wygramy. Luzik. Dla mnie to żółte bardziej. Albo, żółte? Albo te beżowe, to są ładne. Dobra. Wydaje się, że z drugiej strony. Ops, nie. Ops. Czekaj, to jest bok, a to góra, tak? Ale... Tak, i później puszczasz. Jak puszczasz górę, to ona już samo jakby idzie to w ten punkt. Rozumiesz? Musisz puścić w danym momencie. To nie jest takie łatwe, czyli... A, nie, dobra. Czaisz? Dobra, jeszcze raz. Dobre. Fajnie, co? Jezu wawa. Wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że karta ma jakąś tam pojemność. I ciężko jest nagrywać wszystko. Ciekawe, czy nagramy moment chociażby. O, te moje, dawaj. Wydaje się, to już maksymalnie blisko. O, Luka już pograł. Nie, odpoczywam, myślę, że... Wejdzie i wygra. Jak zawsze. Wydaje się, że to jest tak... proste w sumie. Ale nie. Wygrał? Daj mnie to. Dawaj, teraz ty. Masz piątkę, tylko nie rozwalę na głupoty, dobra? Widzisz? To się wydaje, że to jest tak blisko. Fajne to jest. Fajne to jest, co? Ale teraz nie mamy dużo piątek. Tak, co luzaku, no spokojnie. Wiesz, to fajnie rozmienić, co? Będzie na grę. Masz 400 złotych wydaje. Tak? Tak. A ten już, no żeby wiesz, żeby kilka była. No. Idziemy do arkady. Po co? Co mnie wkręcasz? Nie, idziemy do arkady, pojesz. Coś nie pisz, coś nie pisz. Nie, naprawdę. Jeszcze masz easy na górze. Kurde, no... Teraz musisz do góry. Nie, to jest lipa. Ja zapominam, że trzeba, wiesz... Zobaczcie, pozycja jak Cristiano Ronaldo. I lecimy. Trzeba w dobrym momencie to odpuścić. Ale to tak, wiesz, to tak kusi, że to jest tak blisko, nie? Że wydaje się, że już to masz, a to nagle... pa! Nie wiem, ile wydaliśmy, tak. Ale jeszcze mamy trochę. Jeszcze mam tyle. O. Luka też jeszcze coś ma? Tak, jeszcze ma. Jeszcze. Dobra. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jesteśmy tutaj... nie jesteśmy bez maseczki, bo jest mało ludzi, więc... jesteśmy obok siebie tylko. No, blisko. Ale dobra, ciśniemy. To chyba musi być na milimetry, serio. No tak, to właśnie cała sztuka jest w tym, że to ma być na milimetry. To ma zręcznościowy. Ta zręczność u nas jest słaba. Ale to jest bardzo wkręcające, powiem wam, naprawdę. Ile tu już osób wygrało? Ile osób tutaj wygrało u was, jeśli chodzi o tą maszynę? Tak mniej więcej. Słucham? Tak? O, fajnie. 20 osób. Tak? Co? Fajnie jest maszyna 5 lat. Maszyna jest... drugi rok? Ups. Bo to mi się wydaje, że to musi być spłacone ten but, wiesz, co jakaś gra, wiesz co chodzi, że jak już się, ludzie się złożą na tego buta po prostu, to... O kurde. Dawaj. Wydaje się, że proste, ale jednak, mówię, ten but musi się chyba spłacić. A stąd to się wydawało już jakby wchodziło, wiesz? Zupełnie jakby inna perspektywa. Słuchajcie, z tego bilonu zostało tyle. Tyle. Jeszcze mamy niby 170 ziko, ale zastanawiam się, czy iść w to.
Dobra, masz te buty. Blisko. A wydaje się co? Wydaje się, że jest bliziutka. Które ci się podobają? Które ci załatwić? Które chcesz? Wybieraj, no. No dawaj, to się da. O te? No. Nie mam problemu, proszę. Pek. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem. Bym powiedział fajnie, no. Nie udało się, niestety. Dzięki bardzo. Ale mówię, to jest kwestia tego chyba, że po prostu muszą te buty być spłacone w jakimś tam stopniu. Wiecie, o co chodzi? Czyli, że jeśli buty kosztują 1300 zł, trzeba mniej więcej tyle samo wydać, żeby zgarnąć te buty. Więc wydaliśmy... Po co tak gadzie? Coś dobrego zjeść. No sushi, no. O co chodzi? Coś dobrego. A z czego się śmiejecie? Nie możemy ci tego powiedzieć na kamerze. Dobra, słuchajcie. To jest na dorosłych. A okej, dobra, słuchajcie. Robimy coś takiego. No już nie będę wydawać tych 170 zł. Ja miałem na ciebie pomysł. No. Te 170 zł za chwilę obstawisz mecze za 170 zł i wygrasz 3000 i kupisz sobie buty. Możemy tak zrobić. I będziemy obserwować wyniki. Dobra, możemy być, dobra. Jeszcze się na pół litra starczy. I coś nas przyjdzie. Dobra, słuchajcie, jeśli macie dużo hajsu, to grajcie jak najbardziej. Jeśli nie macie dużo hajsu, no to nie grajcie po prostu, bo możecie stracić pieniądze. Źle zainwestowane pieniądze, no ale cóż, jakieś tam doświadczenie pokazałem wam, że nie warto zazwyczaj grać, bo wygrana jest bardzo, bardzo, jakby wydaliśmy 170, może nawet 200 zł i wygraliśmy nic. Nasza wygrana, dobra. Wygraliśmy wspólne chwile. Tak, wspólne chwile, dokładnie tak. Ojej! To nie jest warte, bo oczywiście, że tak, każdy pieniądze. Godziny sami, rozumiesz to? Godziny sami. 170 zł. To ja. Najlepszy czas, najlepiej zainwestowane 200 zł w moim życiu. Dobra, widzimy się później i tak, siał. Słuchajcie, jest kolejny dzień. Wczoraj z chłopakami spędziliśmy wieczór u Luki, oglądaliśmy film, Ewa była w Kielcach, więc nie mieliśmy ze sobą kontaktu w zasadzie. Znaczy, pisaliśmy ze sobą, ale spędziliśmy po prostu czas z przyjaciółmi. No i chciałem ci kolejnie powiedzieć, że wczoraj przegrałem trochę pieniędzy. No przegrałem. Nie mówię, że byliście w jakimś kasynie. Nie, no byliśmy na automacie, kochanie. Na automat, gdzie można było wygrać buty w Sneaker Store. I no nie wygraliśmy. Ale nie wydałem wszystkich pieniędzy, wydałem jedynie tam około 200 ale zł. Ale losujesz buty? Nie, że wybija ci buty i później dostajesz te buty. Tam nie, były easy. Nie rozumiem. To tak pyrga. No zobaczysz na filmie zresztą. Ale przegrałem 100 coś złotych. No 200, albo nawet 200 bym przegrałem, no. Mam nadzieję, ale twój hajs, to sobie przegrywaj co chcesz. To akurat nasz wspólny pieniądz. Chciałeś dwie kasetki? Tak, bo musiałem mieć gotówkę. A jesteś małpa. Daj buzi. Oddawaj tam teraz, spadaj tam teraz, wyjaśnijmy. Kocham cię. Poważnie mówię. Ale ja mogłem przegrać więcej, miałem przegrać więcej, ale stwierdziłem... To są nasze wspólne pieniądze. Ale stwierdziłem, że... To była nasza wspólna decyzja. Ale stwierdziłem, że muszę się wycofać. Muszę wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Wiesz o co chodzi? Trzeba wiedzieć. Ale ty nie masz takich skłonności, więc nie mam. Nie mam skłonności hazardzisty zupełnie. Słuchajcie, a propos hazardzisty i uzależnień. Nie żartuję. Dostaliśmy wina od naszej Wicki, której tata prowadzi winiarnię. Jest to, o, tutaj macie napisane, Banach, winnica szczerzycka. Słuchajcie, wczoraj wypiliśmy jedno wino i było naprawdę pyszne. Mamy takie wino i słuchajcie, to jest morela, gruszka i zielone jabłko. Ale tak, pyszną morelę. Tak, tutaj mamy aromaty czarnej jeżyny, owoców leśnych i wanilii. I tutaj jeszcze dostaliśmy chyba jakieś takie premiowe jedno, które zdobyło w 2019 Jaśle srebrny medal. Podajcie na ich stronę, na pewno na stronie można zamówić. Ja wam podlinkuję, poszukam i wam podlinkuję te wina, abyście mogli sobie zamówić. Jeśli ktoś lubi wina, to polecamy. Znaczy, wypiliśmy jedno i bardzo nam smakowało, dlatego polecamy z czystym sumieniem. Po prostu chcemy wesprzeć właśnie takich przedsiębiorców jak tej dziewczyny tata, który prowadzi swoją winnicę i po prostu wspieramy i mówimy, że piliśmy i jest fajne. No cóż, słuchajcie, bardzo fajny vlog, spędziłem czas z przyjaciółmi, trochę przegrałem pieniędzy, no ale cóż, no takie jest życie, źle zainwestowane pieniądze, mam nadzieję, że następnym razem coś wygram, a ja wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście, za to, że mnie wspieracie, za to, że zostawiacie subskrypcje, komentarze, jest mi bardzo miło, zostawcie więcej subskrypcji i dobijmy do tych 100 tysięcy, żebym was już nie męczył. Obiecuję, że jak będzie 100 tysięcy, to już nie będę was męczyć, ani razu o subskrypcję. Więc tak, dziękuję bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym filmie, wszystkim paniom, które rozmieniały mi pieniądze na piątki, wszystkim. Trzymajcie się, dużo uśmiechu wam życzę i bądźcie zadowoleni, a już jutro nagrywam bardzo, bardzo fajny film, o którym się dowiecie, no też już pewnie niebawem. Więc dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia,
Salut. Ciao.